Marta Szumik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie starosto, jaką pan ma wizję rozwoju starostwa powiatowego w Cieszynie? W jakim kierunku pan by chciał, żeby to starostwo, ten urząd się zmieniał, rozwijał? Przede wszystkim w stronę poprawy jakości i szybkości załatwiania spraw. Proszę pamiętać, że każdy urzędnik, w tym i starosta, i wszyscy inni działają w oparciu o przepisy prawa i w zakresie tego prawa, ale można te decyzje próbować wydawać nieco szybciej, nieco sprawniej. Czy już się jakieś zmiany w urzędzie pojawiły? Czy właśnie petenci mieszkańcy już mogą odczuć jakieś zmiany? O to musiałaby pani zapytać ich samych, natomiast już nastąpiła wstępna reorganizacja w kilku wydziałach i myślę, że w perspektywie paru miesięcy te zmiany będą bardzo widoczne. Niedawno był taki dzień z nowym starostą. Jak pan wspomina ten dzień, bo to chyba było duże wydarzenie dla was wszystkich, dla całego starostwa powiatowego. Pani redaktor, to był dzień, który nie do końca był moją zasługą. Otóż zwrócili się do mnie organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, żeby wystawić fotel starosty na licytację. Przystałem na to z dwóch powodów. Po pierwsze, szczytny cel, wspomożenie WOŚP-u, a po drugie, miałem nadzieję, co zresztą okazało się, że słuszną, że osoba, która tu będzie przez ten jeden dzień, zobaczy, jak ta praca starosty wygląda. Dużo ludzi chyba w dalszym ciągu uważa, że urzędnicy nie robią nic innego, tylko piją kawę i zajmują się plotkami. A ja słyszałam, że nowy starosta nawet nie miał czasu tej kawy wypić. No właśnie, i dobrze to pani powiedziała. Nowy starosta, jak się okazało, był wielkim miłośnikiem kawy i z żalem stwierdził, że mimo kilkakrotnej próby wypicia nie udało mu się to. To przejdźmy już może teraz do inwestycji, bo to głównie interesuje mieszkańców. Inwestycje drogowe zawsze się cieszą dużym zainteresowaniem. Które drogi, chodniki, mosty doczekają się remontu w tym roku? Pewnie tego sporo, ale takie najważniejsze inwestycje drogowe? Niewątpliwie najdroższą, najważniejszą taką inwestycją to jest ulica Wisła Czarne na odcinku około 1,2, no niecałe 1,5 kilometra. Astronomiczny koszt remontu, prawie 18 milionów. Z taką wysoką kwotą na remont jednego odcinka drogi chyba jeszcze nigdy w swojej historii powiat nie miał do czynienia. Ile środków przeznaczacie na nakładki? To jest ciężkie pytanie, bo to zależy od roku. Generalnie musiałbym najpierw odpowiedzieć, że w bieżącym roku planujemy około 40 milionów w ogóle na remonty i na nakładki, z czego na same nakładki przypadnie kilka milionów, na remonty pozostała część. I jeszcze, panie starosto, jakieś remonty, jakieś dróg, takie ważniejsze, mosty? Pani, bo tutaj o jednym tylko wspomnieliśmy. Tak, remoncie. Ale myślę, że te pozostałe to już jest kwestia planowanych od dawna inwestycji. Tutaj myślę, że nie trzeba do końca, nie będziemy wymieniać wszystkich remontów po pół miliona czy po kilkaset tysięcy. Generalnie chciałbym powiedzieć jedno, no staramy się tak robić, żeby w każdej gminie był jakaś nakładka czy jakiś większy remont drogi, żeby te gminy, o ile to oczywiście możliwe, w miarę sprawiedliwie obdzielić. A jakieś takie wspólne inwestycje właśnie z Cieszynem? No to musiałbym wymieniać prowadzone od wielu lat. No na ten moment mamy na przykład początek ulicy Frysztackiej, mur oporowy, to też jest wspólna inwestycja, było wiele dróg robionych. Tu trzeba by się było odwołać do historii, co było robione wspólnie. Uniwersytet Śląski, tam też dokładacie środki? Tak, jeżeli chodzi o modernizację środki. Basenu. Dokładnie. Mhm. Ile tych środków? Około 500 000. Mhm. Jeszcze jakieś takie ważniejsze inwestycje, jeżeli chodzi o Cieszyn, bo jak już tutaj jesteśmy w tym Cieszynie? Pani, dużo będzie też, w tej chwili ma być remontowana ulica Katowicka, potem jeszcze jakiś kawałek drogi, ale to naprawdę to są takie już niuanse, że musielibyśmy tu mówić albo o kilkudziesięciu remontach czy inwestycjach prowadzonych, albo nie mówić o żadnym. Panie starosto, w budżecie pojawiły się środki na dokumentację projektową budowy hali sportowej w Cieszynie. Co to za hala, w którym miejscu? Chodzi tutaj o amfiteatr. Zacznijmy od początku. Środki tak, nie do końca na projekt, tylko na koncepcję. Rzeczywiście, tak jak pani mówi, na terenie dawnego amfiteatru. Jest to również pomysł poprzedniej kadencji, poprzedniego pana starosty i pana burmistrza, którzy, mówiąc kolokwialnie, dogadali się, żeby w tym miejscu wybudować halę, salę sportową. Wy ten temat będziecie kontynuować? To jest taki zalążek dopiero, tak? To jest bardzo ciężkie pytanie. Wie pani, jest takie powiedzenie, gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Otóż Janusz Król, kiedy przekazywał mi wszystkie sprawy niezakończone, mówił o kwocie rzędu 20 milionów na budowę tej hali.
Za tą kwotę uważam jeszcze przy współpracy z miastem warto by to robić. Wstępna kalkulacja mówi o 75-80 milionach, a to już stawia tą inwestycję pod ogromnym, bardzo ogromnym znakiem zapytania. To zmieniamy temat. W takim razie, proszę panie bardzo. Starosto, co z oświatą? Jak będzie wyglądał nabór, rekrutacja tych podwójnych roczników? Dobrze albo bardzo dobrze. Jesteście Dlaczego? Przygotowani. Oczywiście. Jakie dane mam pani podać? Otóż posłużmy się trochę historią. 20 lat temu dzieci czy młodzieży do szkoły szło około 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy. W tej chwili mimo podwójnego rocznika będziemy mieli około 6300. To oznacza spadek prawie o 25%. Gdyby wziąć średnio 1/4 przy czteroklasowej, że to jest 1500 na rocznik, to my w tej chwili jesteśmy przygotowani na około 3000 dzieci. Mamy 1560 miejsc w szkołach dla dzieci, dla młodzieży kończącej podstawówki i tyle samo miejsc po gimnazjach. Co z remontami w placówkach oświatowych, panie starosto? Również są prowadzone. Z tych największych to termomodernizacja kilku budynków za łączną kwotę około 8,5 miliona, z czego niewiele ponad 2 miliony jest naszych środków, reszta to są pozyskane zewnętrzne środki, plus wiele pozostałych remontów takich po 100, po 200 tysięcy złotych. Mówiąc o powiecie, panie starosto, nie można tutaj pominąć komunikacji, tym bardziej, że ostatnio w starostwie odbyło się spotkanie dotyczące transportu. Jakby pan mógł podsumować to spotkanie, czy udało się tutaj wypracować jakieś wspólne wnioski, jakieś porozumienia? No, pani redaktor, zacznę tak. Myślę, że długo, długo przed tą konferencją w starostwie nie padała tyle razy komunikacja odmieniana w najrozmaitych przypadkach, jak to już ktoś powiedział, ale myślę, że to spotkanie miało dwa takie pozytywne efekty. Pierwszy, jeżeli chodzi o komunikację samochodową, to tutaj wójtowie, burmistrzowie postanowili, żeby jednak starosta w ich imieniu zajmował się organizacją tego transportu. Natomiast drugi efekt, drugi element to była część poświęcona komunikacji szynowej. I tutaj z jednej strony padło zapewnienie ze strony pana marszałka, pana wicemarszałka Wosia, że dołoży dodatkowe 55 milionów. Z drugiej strony, i to trzeba podkreślić, i to trzeba powtarzać, że jedyne, co my możemy zrobić przy komunikacji szynowej, to lobbować, w dobrze pojętym znaczeniu tego słowa. Komunikacja szynowa należy do pana marszałka. No bo tak, no tutaj często pojawia się temat linii 190, prawda? I 191. I 191. No i te rozmowy cały czas trwają. No. To są właśnie te dwie linie, gdzie tak. Pan marszałek na tym spotkaniu powiedział, że dołoży pieniędzy do remontu. Co prawda po dołożeniu tych 55 i tak jeszcze braknie paru milionów, ale jest szansa, że zostanie to jednak ukończone. Będą kolejne tego typu spotkania? Będziecie się tutaj spotykać? Nie wiem, pani redaktor, to wszystko, zależy od potrzeb. Jeżeli to wypracowane stanowisko da efekt już w konkretnych działaniach, to myślę, że nie będzie potrzeby. A jeżeli nie, no to będzie trzeba zrobić kolejne takie spotkanie. Bo to było takie spotkanie, no powiedzmy to, no ważne z waszego punktu widzenia. Tutaj byli wszyscy, tak? Bardzo ważne. Tu naprawdę spotkali się wszyscy. Był pan wojewoda, marszałek, pan minister, wszyscy wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele kolei. No mógłbym długo wymieniać. Jak będzie wyglądała komunikacja autobusowa 1 września, bo o to wszyscy pytają, wszyscy się boją, dzieci ruszą do szkół? Jestem głęboko przekonany, że dobrze. Już w tej chwili robimy ustalenia z dyrektorami szkół, żeby rozpoczęcie nie było w tych samych godzinach. Z drugiej strony spotykamy się z przewoźnikami, żeby dostosowali kursy, dostosowali tabor do zwiększonej ilości młodzieży i dzieci. Panie starosto, warto tutaj zwrócić uwagę na budynek przy ulicy Wojska Polskiego w Cieszynie. Co z tym budynkiem, co z ARP Games, który tam teraz ma swoją siedzibę? Budynek został przekazany WOT-owi, więc tu już decyzja czy pytanie nie do mnie. Natomiast co z ARP Games? Robimy w tej chwili starania, żeby znaleźć nową siedzibę. Czy już jest jakieś takie miejsce, do którego oni by się mogli przenieść? Czy to na razie jest kilka takich miejsc już potencjalnie możliwych do przeniesienia. Na razie trwają rozmowy. Mam się jeszcze spotkać, mówiąc tak kolokwialnie po raz kolejny, z ich szefostwem w Warszawie, czyli z samym ARP. No i będziemy dalej kontynuować te rozmowy. Ale nie zostawicie ich tak po prostu samym sobie, że... No. Proszę państwa, czy pani redaktor, jak moglibyśmy taką naszą spółkę, jedyną chyba w Polsce, no zostawić właśnie. Samym sobie? No jak pani może w ogóle tak mówić? No. Kiedy już coś będzie wiadomo na ten temat, panie starosto? No na pewno w okolicach wakacji, bo to już potem będzie ten ostateczny termin do przeniesienia. Panie starosto, zmieniamy temat. Muzeum Kosaków w Górkach, tutaj też się jakieś zmiany szykują, jeżeli chodzi o to muzeum.
Tak. Doszły nas słuchy. Bardzo dobre słuchy panią doszły. Pojawiła się okazja przejęcia przez powiat terenu muzeum i zrobienia tam muzeum powiatowego. Na ten moment prowadzimy rozmowy z rodziną, z Fundacją Kosaków. Jeżeli zakończą się one pomyślnie, to wtedy rzeczywiście będę mógł panią poinformować, że sukces, że zakończyły się sukcesem i że mamy tak jakby kolejne muzeum powiatowe. Jedyne, podkreślam, w Polsce. Nie ma już w Krakowie tej części Muzeum Kosaku, będzie to jedyne w Polsce, czy byłoby to jedyne w Polsce muzeum poświęcone Kosakom. Oczywiście tutaj też musi się pojawić uchwała, tak? To radni tą decyzję muszą podjąć. Oczywiście, ja to radnym zaproponuję i taką będę prosił o podjęcie takiej uchwały, natomiast wstępnie na komisjach radni już upoważnili mnie do dalszych rozmów. Zgoda jest. Wstępna zgoda na komisjach, tak. Już na koniec naszej rozmowy, panie starosto, Szpital Śląski w Cieszynie. Jak tam wygląda sytuacja? Czy jakieś remonty? Wiemy, że już lądowisko prawie na ukończeniu. No rzeczywiście, za miesiąc czy dwa powinien wylądować jakiś testowy helikopter. A tutaj bardzo się cieszę, że mogę pani powiedzieć, iż Sejmik Województwa Śląskiego przyznał nam pieniądze na remont. Ja ze swojej strony będę prosił radnych, żeby również pewną kwotę wyasygnowali z budżetu, żeby ten remont mógł być kontynuowany. Remont? Mówimy o remoncie? Mówimy o remoncie pawilonu, w którym byłaby część przeniesiona płucna i zakaźna, czy oddział płucny i oddział zakaźny. Jak już mówimy tutaj o Szpitalu Śląskim, no to trzeba wspomnieć też o oddziale chirurgii dziecięcej, oddział przeznaczony do likwidacji, póki co w zawieszeniu. Jak wygląda sytuacja pani na redaktor, obecną? To pani powiedziała, że jest przeznaczony do likwidacji. Ja mogę tylko potwierdzić, że jest w dalszym ciągu zawieszony i powiedzieć również to, że w dalszym ciągu pan dyrektor poprzez swoje służby, poprzez zewnętrzne firmy szuka pracowników. To nie jest takie proste znaleźć lekarzy na dzisiejszym rynku pracy, którzy chcieliby z dnia na dzień przyjść do Cieszyna. Jeżeli takich lekarzy znajdzie, no to prawdopodobnie oddział będzie funkcjonował dalej. Jeżeli nie znajdzie, będzie trzeba pomyśleć o reorganizacji i zrobieniu oddziału na przykład planowych operacji. Czyli póki co sytuacja się nie zmieniła, panie starosto? Póki co sytuacja się nie zmieniła, natomiast ja chcę podkreślić jedną rzecz. Żadne dziecko przywiezione na SOR nie pozostaje bez zaopatrzenia. Czy udzielają mu pomocy nasi lekarze, czy w cięższych przypadkach jest przewożony nawet naszym transportem do innego szpitala. Takiej obawy, że jakieś dziecko zostanie niezaopatrzone, naprawdę tutaj nie ma. Ale jaka decyzja zostanie podjęta, to jeszcze czekamy. Moim i państwa gościem był starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Czorek. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję pani redaktor.